3, 2, 1. Cześć, tu Bartek z Paramat.com. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ustawieniu czujnika BLT, czy też również każdego innego niż Z-Min-Stop, czyli takie jak w najtańszych drukarkach 3D. Więc zaczynając od tego, uruchamiamy sobie Arduino i najnowszy Marlin, najnowszy firmware. I będziemy robić po kolei. W innym filmiku pokazywałem, jak ustawić całego Marlina, ale w tym skupimy się na czujniku, dokładniej BL Touch, bo widziałem, że w polskim internecie, czy też na YouTubie po polsku, chłopaki tłumaczą troszkę to dziwnym sposobem. Ponieważ, iż, że, pierwsza ważna rzecz, BL Touch kosztuje około 50 zł na AliExpressie, więc jeśli kupujesz, czy myślisz o kupieniu na Allegro za czterokrotnie większą kasę, czy też dwukrotnie, to jest twoja sprawa. Chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie czujniki BLTouch są takie same, bo są produkowane w Chinach. Ewentualnie ich wykonanie nie tyle co jak są wykonane, tylko z jaką precyzją, czy też starannością może się troszkę różnić. Ale to jest tak mała różnica, że kupowałbym najtańszy po prostu. Więc zaczynamy. Wpisujemy sobie wyszukiwarkę w Marlinie, którą uruchamiamy Ctrl F, wpisujemy software i dajemy znajdź. Szukamy opcji minimum software and stop for, dla Z. Dajemy dwa slasze, co spowoduje, że nasza drukarka będzie mogła zjechać poniżej zera po homowaniu osi Z, czy też wszystkich osi. Chodzi o to, że jeśli nasza drukarka wjedzie na środek stołu, zmierzy tam, czy też schomuje na środku stołu, może się okazać, że krawędzie są poniżej zera, a zero jest schomowane na środku stołu. Ta opcja pozwoli zjechać niżej drukarce niż zero, które zostało wyznalezione na środku stołu. Ważne jest, żebyś wpisał sobie rozmiar twojego stołu. Ważne jest, żebyś wyszukał opcji save podkreśnik, nie wiem jak to się nazywa, dash home, save homing, save home damy i szukamy save homingu. No gdzież to jest? Uciekło. Następne define z home. Dwa slasze usuwamy. To spowoduje, że drukarka będzie się nam homowała na środku stołu. Następnie szukamy sobie, w jakim sposób ma być robiony auto bed level. I jak mamy opcję bed leveling, to wybieramy sobie define auto bed leveling bilinear. Tutaj usuwamy dwa ukośniki i mamy tą opcję włączoną. Następnie potrzebujemy sobie włączyć EEPROM i to będzie opcja Define EEPROM Settings. Musimy sobie to włączyć. Jest tutaj również opcja do wskazania drukarce, jakie jest odchylenie, czy też jaka jest pozycja czujnika BL Touch względem do naszego hotendu. To jest sensor offset lub też M851. I tutaj mamy tutaj to powinno być. W każdym razie tą opcję, która jest tutaj podpisana Xprobe Offset from Extruder, zostawiamy tak jak jest w oryginalnie, ponieważ zmienimy tą opcję później w tak zwanym programie Pronterface, o którym opowiadałem w innym filmiku i też w tym filmiku Wam pokażę, jak
tą opcję zmienić. To zostawiamy w software, tak jak jest. Nie robimy żadnych offsetów, żadnych ustawień w G-Code Start w Q-rze czy innym software do slajsowania. Zostawiamy Start G-Code w spokoju. Mamy ustawić drukarkę, następnie wrzucać do niej tylko pliki. Bez kombinowania. Ustawiamy sobie Define BL Touch, bo taki mamy czujnik. I tu by było na tyle. Tylko jeszcze przejadę po kolei, żeby się upewnić, co jeszcze musimy przed wgraniem nowego software'u, nowego firmware'u do drukarki. Możliwe, że włączenie, czy też pokazanie po angielsku to jest switch trigger invert, znajdźmy tak, nie stepper direction, tylko od czujnika, żeby pokazywał drugą stronę. Gdzie jesteś? Tu jest. Mamy odwracanie stanu krańcówki. Jeśli twoja krańcówka wykrywa stół, pomimo tego, że jest daleko jeszcze od stołu, wartość Zmin and Stop Inverting masz zmienić na True, a Zmin Probe and Stop Inverting również na True. Jeśli masz z tym problem, jeśli nie masz z tym problemu, to zostaw to w spokoju. Dopiero później zrobisz tak, jak potrzebujesz. Również X-Min and Stop Inverting, jeśli masz do innej krańcówki. Jeśli masz z nią problem, możesz to tutaj zmienić. Więc tutaj zostawiamy już wszystko tak, jak jest. Jeśli chodzi o czujnik BL Touch, to byłoby to już wszystko. Configuration Advance, czyli configuration-adv.h, zostawiam to, jak jest. Nic tutaj nie zmieniamy, jeśli chodzi o BL Touch. Teraz możemy sprawdzić, czy nasz Marlin jest prawidłowo zrobiony, skonfigurowany. Jeśli ściągłeś go ze strony producenta czy też dostawcy, po ustawieniu tych opcji powinno być wszystko prawidłowo. Po kliknięciu tego ptaszka, wiadomo, on to sobie sprawdzi, a tutaj strzałeczka uploaduje, tylko nie chcę tego robić, bo to mam z Marlina 1.1, prawdopodobnie 9. A w drukarce, którą mam teraz podłączoną, mam Marlina 2.0 na 32-bitowej płycie głównej, gdzie sytuacja jest taka sama. Czy masz Marlina przed 2.0, czy po 2.0, konfiguracja powinna być taka sama. Ewentualnie może się zmienić, mogą się zmienić opcje, które są w tym Marlinie wypisane. Jeśli miałbyś z tym problem, skomentuj, ja ci spróbuję pomóc. I to by było na tyle. Jeśli tu jest pokazane done compiling i nie ma żadnych errorów, to znaczy, że wszystko przyszło prawidłowo i wszystko jest zrobione dobrze. Teraz ci pokażę, co zrobić, czy też jak ustawić drukarkę po wgraniu kodu, po wgraniu firmware'u do drukarki. Ja tu muszę sobie przełączyć widok. Daj mi chwilkę. Tekst. Tutaj mamy teraz tak zwany Pronterface, czyli program do obsługi drukarki 3D przez USB. Czy też można by spróbować jeszcze przez Bluetoucha, ale akurat nie mam tej opcji, więc nie będę się wymądrzał. Wybieramy oczywiście COM, pod który mamy podpięty. Wybieramy sobie Bound Rate, czyli
prędkość tego portu i damy jej connect, jaką mam teraz disconnect, bo już jestem połączony, co też potwierdza mi printer is now online. Potrzebujemy zrobić tak. Możemy sobie ją schomować, żeby być pewnym, że drukarka nam idzie na środek, czujnik się opuszcza, podnosi i nam się sprawdza, że jest home. Teraz pokażę Wam myk. Jeśli wpiszecie komendę G29, czyli włączenie, a raczej wystartowanie auto bed levelingu, drukarka zacznie to robić i będzie nam pokazywać, że jak krzywy jest stół. Tutaj w tym okienku powinno być pokazane zaraz po zakończeniu. Jest drugi punkt mierzony, trzeci punkt i tak dalej. Będzie mierzyło do 9 punktów. Po czym pokażą się wyniki w tym okienku. Trzeba chwilkę poczekać. Nie będę ciął filmiku, bo myślę, że to jak jest łatwiej zrobić dłuższy filmik, a poza tym też później się nie bawić i kalkulować, tylko od razu wrzucić na YouTube'a. Więc musicie mi to wybaczyć. Akurat mój stół jest chyba troszkę za duży, bo uderzył w końcówkę tego. W końcówkę osi, ale powinno być wszystko ok. Jeszcze chwilkę. Skończyło. I nam pokazało teraz. Jeśli widzisz tutaj, to 0 i 0 to jest pozycja zaraz przy X0 i Y0. Nie jest to 0, ale jest to pozycja ta pierwsza, która jest zaraz przy stole. O, może tutaj tak pokażę. Powiedzmy, że to jest stół twojej drukarki. Nie widać tego za dobrze na tym podglądzie. Na żywo tutaj mam. To zrobimy inaczej. Dajcie mi Paintem, coś Wam rysuję. Muszę widzieć, jak to wszystko wygląda. Tutaj dam Wam też podgląd. Paint. Opcja Paint. Już mamy pięknie. O, mamy białą karteczkę, nie? Ja sobie to trochę zmniejszę. O, teraz widzę wszystko. Mamy karteczkę. I mamy X. I mamy Y. To będzie piękne rysunek, nie? A Y w tę stronę. X w tę stronę. Czyli dla X i Z, Y 0 jest gdzieś tutaj. Czyli pierwszy punkt 0 dla X i 0 jest gdzieś w tym, czy też raczej w tym miejscu. I to miejsce pokazuje, że stół jest wyższy o 0,6 mm, pomijając te kolejne cyfry, wyżej niż środkowy punkt. Środkowy punkt, ale po kodzie G28, czyli po homowaniu. To znaczy, że dojeżdżając do kolejnego punktu, gdzie jest 0 zaokrągleniu 5 mm więcej, czyli gdzieś tutaj 0,5 więcej niż było na środku przy homowaniu. Kolejny punkt jest 0,6. Gdzieś tutaj 0,6. Kolejny punkt 1,0, czyli Y a X0 gdzieś tutaj wynosi 0,0. Zaokrąglenie mówię, bo jest to tak dokładne, że pokazuje nam 0,02, co jest niepotrzebne. Jest to tak duża, tak mała różnica, że aż niezauważalna. I w tym momencie po G28 kolejny pomiar w punkcie środkowym stołu już nie jest 0, tylko 0,165. Powiedziałbym w zaokrągleniu, że to jest 0,2.
Skąd taka różnica? Po pierwsze, twój stół nie jest czysty. Po drugie, zawsze jest jakieś przekrzywienie, jakiś ruch na osiach. I w tym momencie wskazuje to na to, że błąd pomiarowy dla tego czujnika to jest 0,2 mm. W tym jednym punkcie. Dalej patrząc, 0,3 jest tutaj. O, nie gumką, tylko długopisem. 0,33 i tak dalej. Tu jest 0. Pięknie to mam. Kropeczka to już jest. Tak, musi być kropka. 0, minus 0,1 w zaokrągleniu znowu i na końcu 0,0. Z tej mapy można zobaczyć, że stół po tej stronie jest wylewelowany na 0, czyli tak jak się zlewelowało na G28, później pierwszy pomiar na G29, to nie jest pierwszy pomiar. Pierwszy pomiar na G29 jest tutaj, później jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to jest piąty pomiar w tym miejscu. I że stół jest przechylony w górę, w tę stronę, ale to 0,3 mm w różnicy tutaj czy tutaj, czy nawet to, może świadczyć o tym, że ta część stołu jest po prostu brudna od kleju. To nie znaczy, że stół jest krzywy, to znaczy, że tam coś nie działa prawidłowo. Również co może być, wyczyśćmy sobie to, również co może być, jeśli masz, powiedzmy, twój stół, który jest idealnie płaski, twoja oś X lub w drugim rzucie twoja oś X nie jest równo względem do stołu. Pięknie narysowałem, pięknie. Lub gdy daj mi po prostu nowy. Lub gdy stół masz w ten sposób i tu masz oś Y, że to ona po poruszeniu stołu czy po przejeździe z punktu tego do tego, czy też na ten, czy też po tym, czy tu, czy nawet krzywizna X dodająca się do krzywizny Y twoich osi daje efekt taki, że w jednym punkcie masz minus 0,3, a w drugim masz 0. To nie znaczy, że twój stół jest krzywy, to może znaczyć, że twoje osie X i Y są krzywe. Może to być jeszcze tak, jeśli masz Bowdena lub kable, które schodzą ci do karetki na osi X, tam gdzie masz otenda, że to one się napinają, powodując podniesienie czy też opuszczenie tej osi Y. Z innej strony znowu może być inny powód. Jeśli masz stół, to tam masz podłączony kabel do grzania stołu, prawda? Jeśli tam coś gdzieś haczy, nawet nieznacznie haczy jakąś ramę, czy naciąga się, bo możesz zobaczyć, że pod stołem ci się ten kabel tak naciągnie, możesz sobie zerknąć, bo może wtedy to spowodować, że ci się stół w tym momencie tutaj obniży. Lub jeśli stół się przejeżdża tutaj, a tu się próbkuje, ten stół pójdzie do góry. To nie znaczy, że tu czujnik jest zły. Także mam nadzieję, że to jest jasne. Dalej. To była komenda G29, która pokazuje nam krzywiznę stołu. Możemy ją puścić jeszcze raz i porównać sobie średnią. Możemy poprawić to, co mieliśmy nie tak, czy ten paski się naciągały, czy ten jakiś kable ciągły, czy coś w tym stylu. Muszę się napić.
Możemy po prostu naprawić jakiś błąd, który znajdziemy w tym momencie i puścić tą komendę jeszcze raz i jeszcze raz nam przebada CS-u. Zakładając, że jesteśmy szczęśliwi z tego pomiaru, przechodzimy dalej. Dalej, a nawet wcześniej, bo powinniśmy najpierw ustawić odległość dyszy od naszego czujnika Bell Touch, czy również innego czujnika. Tutaj mamy kod M851, który pokazuje nam offset próbnika względem hotendu. Czyli mój próbnik, czy też Bell Touch jest minus 60 na X, na Y 0, co do końca nie jest prawdą, jest trochę krzywo, ale to mi wystarczy, żeby te pierwsze warstwy były prawidłowo. I tutaj ustawia się Z w takim ustawieniu lub na drukarce, bo powinieneś mieć tą opcję na drukarce ustawienia offsetu Z z menu, a nie w żadnym G-codzie na starcie każdego pliku, bo to jest raczej takie nieestetyczne czy też uciążliwe, pamiętając o tym, żeby ten start code był zawsze prawidłowy. Ja wolę sobie to ustawić w drukarce i wtedy nie mam problemu z tym. I to by było chyba na tyle. Po takim ustawieniu Bell Toucha powinien Ci on działać prawidłowo. Nawet jeśli widzisz jakieś różnice w pomiarze G29 tego levelowania, może to oznaczać, że Twoja drukarka ma jakieś luzy, czy ma jakieś drgania, czy coś się naciąga. Może to oczywiście być powód tego, że Twój Bell Touch jest z jakiejś leciwej jakości, ale jeśli błąd pomiarowy wynosi średnio 0,2 mm, nie byłbym w tym jakoś bardzo przejęty. Co możemy zrobić, żeby sprawdzić pewną rzecz? Dajemy home wszystkich osi. Mamy. Jedziemy na środek. Homujemy Z. Jeśli wpiszemy teraz sobie G28 dla Z, homujemy tylko Z. Gotowe. Jeśli wpisujemy sobie G29 i też Z, to powoduje, że mierzy się CS-u. Nieważne co wpiszemy, i tak będzie się on mierzył CS-u. Czyli w ten sposób nie da się sprawdzić, jaka jest różnica pomiędzy pojedynczym zjechaniem na stole. Aczkolwiek wydaje mi się, że była opcja, żeby sprawdzić w tylko jednym punkcie. Ale teraz to jest niemożliwe. Zrobimy sobie tak. To sobie tutaj skopiuję. Chciałem porównać sobie jednak te dwa wyniki pomiaru, które powiedzą mi, że każdy wynik będzie inny. Nie mogę tego tutaj wkleić, bo nie będzie widać. Żeby wam to pokazać, to muszę zrobić. Otworzę sobie arkusz kalkulacyjny i tutaj wrzucając to. Um.
kopiując to, wrzucając tutaj, rozdzielić przez spację pomiędzy komórki. To jest drugi, a to jest tutaj pierwszy. Już Wam pokażę, tylko sobie to ustawię. Spacją przedzielone. Pierwszy pomiar. I pomiar drugi. Jeszcze raz drugi sobie. Widzę, coś nie weszło. Spacja. No, bardzo nie chcę i to dzisiaj funkcjonować, ale coś z tego mam. Już Wam tutaj przełączą się, dodam okienko, window capture, to jest Excel i ti. I w takim Excelu mamy pokazane, że różnica tu jest 1 do 2, tu też jest 1 do 2. Może wszystkie dam sobie od tej strony. Oprócz tych znowu, żeby było łatwiej czytelne, to łatwiej czytać. Raczej po polskiemu tak to miałoby być. Funkcja, czy to jest pozycja 0,0, pierwszym razem było 0,6, za drugim razem 0,3. Druga jest prawie identyczna. Jest różnica 0,1. W tym przypadku jest różnica prawie 0,3. Tutaj jest różnica, tu nie ma różnicy, tu jest takie samo, bo jak mówię, drugiego miejsca po przecinku bym nie brał pod uwagę, a trzeciego już tym bardziej. Tu jest różnica 2,025. Tu jest znowu 0,1. I tu jest znowu 3. Tu jest nieznaczna różnica, wcale nie ma jej, tak bym powiedział. Tutaj również i tutaj znowu jest to samo. Może dla zabawy, to będzie pierwszy, drugi, może dla zabawy jeszcze raz przeprowadzę G28, G29, albo najpierw G28, a później G29. Hamujemy najpierw. Jeśli mamy trzy wyniki, możemy z trzech wyników wyciągnąć średnią i wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest różnica pomiędzy pomiarami, co da nam jakąś informację na temat dokładności całego pomiaru. Opierając się o jeden wynik, jest to takie sobie. Aczkolwiek nasza drukarka, która przed każdym wydrukiem będzie robiła pomiar, robi pomiar podwójnie. Najpierw szybciej, a później powoli dojeżdża w każdym punkcie, więc jest to też podwójny pomiar, ale jak widać, te pomiary między sobą się troszkę różnią. Czym to jest spowodowane? Na przykład to może być spowodowane czymś, co jest na stole, na przykład kurz, czy co jakiś papierek, resztki wydruków, czy też klej. Klej, który się przyklei do końcówki tego blutacza. Dlatego według mnie najlepszym czujnikiem jest czujnik indukcyjny, czy też hala, który wykrywa stół aluminiowy. A również teraz doszedłem do wniosku, że podczas ostatnich trzech punktów drukarka dojeżdża do końca swojego Y-ka i tam delikatnie uderza w koniec, co może spowodować przekłamanie całego pomiaru. Przy okazji czegoś się dzisiaj dowiedziałem o swojej drukarce. Przecinek spacją, czy wy to widzicie? Powinniście widzieć. Przesunę sobie to. 0,6, 0,3, 0,3,
czy prawie 0,4. 0,5, 0,4 i 0,5. Różnica tutaj 0,1 mm pomiędzy trzema pomiarami. Tutaj jest 3 mm, ale później tu znowu to jest jakieś 2,5, 0,25, 0,2 czy 0,3. Zależy, w którą stronę to zaokrąglimy. 0,59, 54, 38 to również jest około 0,2 różnicy. Tutaj mamy większą różnicę, bo to jest 4, ale tu jest znowu 2,5, więc różnica byłaby średnio 0,3. Zależy jak to policzyć, jak weźmiesz kalkulator, to się doliczy dokładnie ile to jest, ale w głowie czy na oko wygląda to różnicy z 1,05, a tutaj 0,2. 0,3, 0,2,5. Nie będę się kłócił dokładnie. To jest to samo. Czy też 0,1, 1,5. Tu jest to samo, znowu 0,3, ale tak jak mówiłem, te każde trzy punkty mogą być przekłamane, ponieważ przy pomiarze tych punktów drukarka uderza mi w koniec mojego Y-ka. To jest Y w tą stronę. Co może spowodować przekłamanie tych ostatnich, a nawet wszystkich, bo to do końca nie wiadomo. Najlepiej to sprawdzić, żeby poprawić tą. Myślę, że krańcówkę dałem dłuższą, to teraz źle odmierzam. Nie wziąłem poprawki na to. Gdybym to usunął, powinno to zażegnać ten problem. Podejrzenie, że to może powodować i przeprowadzić taką analizę jeszcze raz. Więc myślę, że tym tą puentą krzywego stołu, czy też dłuższej osi Y niż powinna być, zakończyłbym ten filmik. Jeśli masz jakieś pytania, wiadomo, komentarz i będziemy sobie rozmawiać. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i cześć.